Siemano YouTube, w dzisiejszym odcinku chciałbym omówić temat, czy naturale też mają spadki. Zapraszam do oglądania. Bang! Dobra, i zaczynając od początku, jak narodził się ten temat tego filmu. Dwa tygodnie temu byłem chory i podczas tej choroby, no wiadomo, nie ćwiczyłem, nie trzymam zbytnio michy. Pompa ze mnie spadła, jak to bez treningu. Zaczęły się pytania. Marcin, co z tobą? Ale spadło, stary! Ej, ty wyrobisz na Mistrzostwo Polski? Lol, ej, ale spadło! Ej, co jest z tobą, ty, stary? Co jeszcze wam za chwilę puszczę, jak prezentowała się moja sylwetka, jak się zmieniała moja sylwetka. Nagranie pierwsze było dzień już po chorobie, jak wybierałem się na siłownię. Drugie nagranie jest w połowie tygodnia i trzecie nagranie jest już pod koniec tygodnia treningowego. I sami już możecie zobaczyć, jak ten trening, jak ten bodziec już od razu wpłynął, jak ta pompa zmieniła sylwetkę. Dobra, i od razu odpowiadając na pytanie, czy z naturala może spaść, odpowiedź jest prosta. Tak, może. I to nieważne, czy ktoś jest na bombie, czy ktoś jest naturalny. Jeśli ktoś przestanie się odżywiać i trenować, tak czy siak spadnie. Tylko najważniejsze, trzeba odróżnić spadek nabicia i pompy, a spadek masy mięśniowej, bo są dwie różne rzeczy. Jeśli ja nie trenowałem tydzień, znaczy ogólnie nie trenowałem dwa tygodnie, ale już po tygodniu było widać te moje spadki nabicia, bo jeśli nie miałem odpowiedniego bodźca, no to wiadomo, to moja sylwetka się już trochę uszczupliła, a trzeba właśnie odróżnić spadek masy mięśniowej, kiedy dochodzi do atrofii mięśni. Jeśli nie dostarczamy wtedy właśnie dla naszego organizmu jeśli nie dostarczamy dla naszego organizmu odpowiedniego budulca i odpowiedniego bodźca, żeby utrzymać albo żebyśmy budowali te mięśnie, no to nasz organizm z czasem zacznie to palić, bo uzna, że ta masa mięśniowa jest mu niepotrzebna. Tylko to nie jest taki hop-siup, że od razu nie potrzebujemy tydzień, dwa i spadnie, ale tak z naturali może spadać, bo w internecie krąży wiele mitów, że o, patrz, z niego spadło, kurwa, on jest na bombie, on był na bombie, a mówił, że jest naturalny, bo z naturale nie spada. Albo ktoś pochodzi tydzień na siłownię i powie, że on przestał ćwiczyć, się niego nie spadło, bo nic nie zbudował. I że też trzeba właśnie zapamiętać, że im masa mięśniowa jest większa, tym więcej i szybciej spadnie. Dobra, wytłumaczę wam to na takim fajnym, prostym przykładzie, bo jeśli my zaczynamy trenować, ponosimy coraz to większe ciężary, nasz organizm się adaptuje, my znowu progresujemy, my coraz bardziej rośniemy i tak w kółko sobie, nie? I jeśli my nagle utniemy ten trening, to nasz organizm stwierdzi, halo, ale po co mu dalej te mięśnie, po co mamy to utrzymywać, bo nasz organizm traktuje kalorie jako my na przykład pieniądze i on utrzymuje te mięśnie, jeśli my już tego nie używamy, jeśli my już nie dźwigamy i to jest jako zbędny element naszego organizmu, więc on sobie postanowi, to mi niepotrzebne, palimy, nie? I pali na przykład sobie to takie mięśnie, no wiadomo, nie spali też wszystkiego, ale on będzie się starał jak najmniej wydać tej energii dla mięśni, których on nie używa, które nie są mu potrzebne do codziennego funkcjonowania. No i teraz taki przykład. Jeśli zarabiasz 5000 zł albo jeszcze więcej, jak najlepiej wam wszystkim życzę, i bierzesz sobie super samochód na kredyt i załóżmy, że tam płacisz 1000 zł miesięcznie raty, i nagle tracisz prawo jazdy, nie?
Nie ma kto w domu jeździć tym samochodem, samochód stoi, a ty go spłacasz. No to co zrobisz? Logiczne będzie to, że ty się go jakoś pozbędziesz, sprzedasz bądź cokolwiek, bo nie będzie ci potrzebne spłacać tego samochodu, jeśli ty go i tak nie używasz. Tak samo, jeśli nasz organizm nie używa tych mięśni, jeśli my nie ćwikamy. Jutra może nie być, bawić się za dwóch. Jeśli my nie dźwigamy ciężarów na treningu, no to nasz organizm uzna, że to jest niepotrzebne. Więc czy naturale też mają spadki? Tak, mają. I jak już wcześniej wspomniałem, nie wiem, czy to wyciąłem, czy wrzuciłem, jeszcze raz powiem. Im jesteśmy wyżej, bardziej zaawansowani, im mamy więcej tej masy mięśniowej, tym organizm szybciej i więcej tego spali. To było tyle na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostaw łapę w górę, bo muszę wbić w końcu 1000 subów i zostaw suba. Siemano!